Aniu, jak to wpływa na poziom bezpieczeństwa nad wodą? Jeżeli chodzi o samo miasto Ełk, to tutaj nie powinno być problemów, dlatego że, jak zapewnił nas prezydent Ełku, jeżeli chodzi o jezioro w granicy administracyjnej miasta Ełku, tutaj pilnują go nie tylko woprowcy, ale również policjanci, a także specjalnie przeszkoleni ratownicy z ośrodka sportu i rekreacji. Natomiast problem pojawia się, jeżeli chodzi o jeziora na terenie powiatu ełckiego. No tutaj jest problem, dlatego że tych jezior jest mniej więcej około setki i tam jest wiele niestrzeżonych kąpielisk, więc jeżeli woprowcy nie będą mieli sprzętu, a konkretnie nie będą mieli paliwa do tego sprzętu, no to wtedy nie będą mogli patrolować, zwłaszcza tych dzikich kąpielisk. Oszczędzamy na wszystkim. W razie tylko potrzeby wypływamy. Nie rzadko kiedy wypływamy tak, żeby no skontrolować kąpieliska niestrzeżone, ale też to robimy i mówię, nadzieja w tych kolegach moich, którzy naprawdę nas wspierają. To nie ma co nic wyjaśniać, to trzeba brać się do pracy. Zarząd powiatu ełckiego, czy tutaj nawet prezydent, czy tutaj samorządy, powinni znaleźć się, po prostu usiąść do stołu i znaleźć środki dla ełckiego WOPR-u. Przecież już we wrześniu, w październiku nie będą potrzebne te środki finansowe. Problem polega na tym, że o ile do tej pory ełcki WOPR był oddzielną strukturą i dostawał bezpośrednio pieniądze m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o tyle od tego roku jest w strukturach olsztyńskiego WOPR-u, a to oznacza, że pieniędzy w tym momencie już nie ma, ponieważ do tych struktur przystąpił dopiero na początku lipca, a pieniądze były dzielone już kilka miesięcy temu. W przyszłym roku ta sytuacja ma się zmienić, no ale pytanie, co będzie w tym roku? Anna Borgowska-Minko, dziękuję bardzo. Trwa niedziela na żywo w TVN24.